Witamy z powrotem. Dzisiaj możesz dowiedzieć się o pojazdach i ich funkcjach. Koparka służy do kopania dziur w ziemi. Wywrótka służy do transportu materiałów. Ciągnik służy do ciągnięcia ciężkiego sprzętu i wykonywania innych zadań w rolnictwie. Kombajn służy do zgrywania ziarna na farmie. Spychacz służy do pchania dużych ilości materiałów budowlanych. Pług śnieżny służy do utrzymania bezpieczeństwa na ulicach poprzez usuwanie śniegu i lodu. Dźwig kontenerowy służy do załadunku dużych kontenerów, statków, pociągów, ciężarówek. Wóz strażacki jest przeznaczony do gaszenia pożarów. Autobus szkolny odbiera dzieci, aby przywieźć je do szkoły. Samolot leci ludzi do innych krajów. Ciężki transporter przewozi duże rozmiary ciężkich materiałów. Autobus turystyczny jest używany przez ludzi do podróżowania do miejsc w grupach. Śmieciarka służy do zbierania odpadów ludzi i utrzymywania miasta w czystości. Helikopter pogotowia ratunkowego służy do znacznie szybszej pomocy rannym i transportu ich do szpitala. Samochód policyjny jest używany przez policję do patroli lub ścigania przestępców. Dziękuję za oglądanie.